Siema oglądacze, dzisiaj pokażę Wam, jak ze zwykłej koszulki zrobić koszulkę niezwykłą, czyli taką niezwykłą, czyli taką, która będzie Ci przypominała, jaka jesteś zajebista, a jaka Twoja była przyjaciółka jest chujowa. Jestem w okularach, bo mogę, już się zdjęłam. Zapraszam! Wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia tej zajebistej koszulki, to koszulka, mazak, coś ze swoim zdjęciem albo coś świadczące o tym, że ty to ty. Może być prawo jazdy, może być album, mogą być brudne majtki, no co chcesz, coś co należy do ciebie, co nie? I co oznacza ciebie w tym całym procesie tworzenia. Oraz coś, co przypomina ci o twojej byłej przyjaciółce. Ja w tym przypadku mam szpinaki, te sprawy. Okej, jeszcze do tego przyda się nam nóż albo nożyczki i żelazko i gazeta. I to wszystko. Zaczynajmy! Dobra, więc tak jak mówiłam, robimy sobie kreski tam, gdzie będziemy ciąć. Pyk, 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 pyk. A wiecie co? Poszalejemy. Zrobimy krótką bluzeczkę. Tadam! Zajebiście. Dobra, jak mamy już narysowane, to teraz trzeba wyciąć tą bluzkę w taki kształt pożądany. Tnijcie sobie, fajnie się tnie. Wiecie, ja lubię ciąć i tak dalej. To jest bardzo twórcze zajęcie ogólnie. Dobra, jak już mamy wycięte, to kładziemy coś, co świadczy o nas, czyli nasze zdjęcie lub dokument. Coś, co przypomina nam o osobie, o której chcemy pamiętać. Szpinek. Teraz wystarczy położyć na to gazetę i przyprasować. Prasowanie jest strasznie nudne. Nie róbcie tego za długo. No i tada! Bluzka jest gotowa. Tu mamy ciebie, znaczy mnie, tu mamy kogoś. Myślę, że bardzo dobrze widać, o co w tym chodzi. Taki jeszcze profesjonalny ruch ręką. No jedyną wadą tego wszystkiego jest to, że nasz dokument się wprasowuje i już go nigdy więcej nie odzyskamy, więc nie używajcie prawa jazdy. Chyba, że nie macie samochodu jak ja, więc w sumie nie jest Wam potrzebne. Oki! No dobra, więc jak widzieliście, taki jest efekt końcowy. Ta koszulka prezentuje Ciebie oraz Twoją byłą przyjaciółkę albo kogoś, kogo nie lubisz i chcesz pamiętać cały czas o tym, że nie lubisz tej osoby. Już masz koszulkę, możesz ją nosić cały czas, możesz pokazać całemu światu, jak to bardzo nie lubisz tej osoby. Mam nadzieję, że mój tutorial Wam się podobał. Dodatkowo prasowały się wspaniałe emotki, które są teraz bardzo modne. Wszyscy używają emotek. Każdy wie, co to znaczy. I do zobaczenia w kolejnym filmie na YouTubie, bo jestem youtuberką. Pa!